Cześć! Pewnie się zastanawiacie, dlaczego akurat teraz nagrywam taki filmik. Chciałbym ten kanał w końcu jakoś rozwijać, iść do przodu z nim, więc pomyślałem, że będzie dobrym pomysłem, żeby teraz trochę Wam przedstawić koncepcję tego kanału. Chociaż już pewnie mogliście zobaczyć co nieco na kilku poprzednich filmikach. Ja się muszę nauczyć w ogóle rozmawiać do kamery i żeby coś Wam wytłumaczyć, ale to z biegiem czasu chyba wyjdzie mi trochę lepiej. Gdy zakładałem ten kanał, moim planem, moim założeniem było pokazywanie Wam różnych projektów z różnych dziedzin, rzemiosła, trochę jakiegoś rękodzieła, trochę pokazywania różnych ciekawych rzeczy, które gdzieś tam dookoła mojej działalności się pojawiają. Kilka filmików, w tym jeden najczęściej oglądany i najbardziej oglądany z szydełkowania. Tu mi pomogła moja małżonka. Bardzo ją pozdrawiam, żeby nie był. Przygotowała ten filmik. Cieszę się zainteresowaniem u Was, za co serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne filmiki, ponieważ ma w planach nagranie kolejnego filmika z kolejną chustą, ale no, wychodzi czasami jak wychodzi. Były też filmiki, jeden filmik z kowalstwa typowo, gdzie pokazywałem twisty, czy tam skręcenia prętów. Pokazywałem Wam też przygotowanie zawieszek, ale chciałbym ten kanał troszeczkę bardziej do przodu popchnąć, coś, żeby więcej było na tym kanale. I no, szczerze Wam powiem, mam trochę tych materiałów nagranych, jednak zawsze coś jest w tym takim moim, w tej mojej artystycznym podejściu do tego, że coś mi nie pasuje i boję się to Wam opublikować. Jeżeli się mylę, jeżeli publikować materiały takie, jakie mam, to znaczy tam troszeczkę obrobić oczywiście, przygotować, żeby to było miłe do oglądania, ale dalej się jeszcze uczę kamerować, uczę się mówić do kamery cokolwiek, albo cokolwiek w ogóle mówić. Nie, to głupio zabrzmiało. Więc jeżeli będą Wam pasowały filmiki takie, jakie mam, żebyście mogli chociaż troszeczkę obejrzeć tego, co dla Was przygotowałem, to dajcie mi znać tam w komentarzu. Zachęćcie mnie jakoś, może. Może to mnie pchnie, żeby nagrywać tego trochę więcej. Aczkolwiek mam gdzieś takie projekty, nad którymi aktualnie pracuję. Na przykład taki śmieszny wizytownik. Nie wiem, czy to będzie... Wizytownik z główką kotka, z wywiaskami różnymi, to nawet taki sympatyczny ogonek. Tak, on będzie jeszcze tutaj na podstaweczce, będzie miał do tego taki docisk papieru. W ten sposób będzie tutaj dociskał. To jeszcze muszę troszeczkę skończyć. Lekko mi się to opóźniło. Chyba nie zabiją. Mam też projekty jak jakieś tam wieszaczki, tak? W ten sposób, o, gdzieś tam wyglądające. To z takim zakończeniem listka. Jeszcze tam czeka wywiercenie otworów, no i będą gdzieś na pewno w sklepie dostępne. Są też krzesiwka, takie ostatnio nawet się gdzieś tam chciało jakiś taki zwierzęcą główkę wkomponować, takie krzesiwko. I te krzesiwka również będę mógł Wam pokazać, jak je wykuć. Ale na samym początku wydaje mi się, że może poopowiadam. W międzyczasie, kiedy będę nagrywał jeszcze jakieś filmiki,
z tego, jak to tworzyć, jak to zrobić, będę Wam opowiadał co nieco o kleszczach, które mam z tej strony, o młotkach, które mam z tej strony, o może trochę o kowadłach poopowiadam. Bardziej to będą filmiki dla takich początkujących osób, które by chciały z tym rozpocząć swoją przygodę. Nie dla zaawansowanych, aczkolwiek jakby ktoś zaawansowany coś z tego, nazwijmy to zaawansowane, czy tam, jeżeli ktoś dłużej zajmuje się sztuką kowalską i by coś z tego wyciągnął, byłoby mi bardzo miło. Naprawdę. Motywowałoby to mnie do tego, żeby dalej nagrywać, coś jeszcze poopowiadać. Będę na pewno Wam nagrywał troszeczkę filmików z różnych wydarzeń, może z jakichś pokazów kowalskich, które wykonuję gdzieś tam. Chciałbym Wam troszeczkę pokazać tutaj moją małą kuźnię. Co tutaj mam, do czego mniej więcej mi służą te narzędzia. Od, jak już mówiłem, kleszczy mniejszych, może trochę większych. Do czego mi się wydaje, tak? Młotki, pobijaki, wstawki, różne narzędzia, tak? Do czego mi się przydają, troszeczkę po nich poopowiadać. Na pewno też pójdziemy, bo tutaj jesteśmy w jednej pracowni, w kuźni, dokładnie do takich projektów cięższych, ale mam też drugą pracownię, która jest przede wszystkim do rzeczy związanych z biżuterią, a wykonuję biżuterię z miedzi, z kamieniami naturalnymi. Jakieś dziwne, śmieszne projekty. Mam jeden pomysł, który chciałbym zrealizować. Może też o tym Wam opowiem. Na pewno Wam pokażę jeszcze jakieś inne ciekawe projekty, które mam w głowie. Jest tam trochę związanych z kaletnictwem. Nie jestem może jakimś super zaawansowanym kaletnikiem, czy tam rymarzem, czy... ale coś tam z obróbki skóry, co nieco udało mi się nauczyć. W większości i tak czy siak ja jestem samoukiem, dużo się uczę sam. No i w związku z tym, że wiem, jak do niektórych tematów ciężko było znaleźć materiały, przynajmniej jak ja zaczynałem, to chciałbym podzielić się z tymi informacjami, które ja nabyłem, jakie ja problemy po drodze spotykałem. Może poopowiadam troszeczkę więcej o jakiejś serii porażek w różnych projektach. To bo tak, są porażki, człowiek coś robi, czy ja tutaj coś mam takiego problemu. Gdzieś jest takie, odkładam takie rzeczy, ale odkładam takie rzeczy, które mi nie wyszły. Nie da się za bardzo ich już naprawić i po prostu mam je tak, żeby pamiętać. I tyle. No i co? Zapraszam do oglądania filmików, które będą się pojawiały na tym kanale. Zapraszam do komentowania na dole i wszystkich innych filmików, które do tej pory już zdążyłem Wam pokazać. Również zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, jak Wam się podoba. I co? Dzięki i do zobaczenia w przyszłym filmiku. Cześć!